Szanowni Państwo, jest nam niezmiernie miło oddać tutaj mieszkańcom, jak również turystom most na śródzie Buzianka 2. Jest to inwestycja rzeczywiście Wód Polskich przy udziale w partnerstwie z miejscowymi samorządami. Szanowni Państwo, chciałem powiedzieć, że ten most wybudowano w ekspresowym tempie i oddano do użytku, można powiedzieć, że w ciągu pół roku. To pokazuje to, że jesteśmy bardzo zdeterminowani i potrafimy realizować bardzo sprawnie inwestycje. Ta śluza, którą Państwo tu widzicie, na której trwają jeszcze intensywne prace, prawdopodobnie będzie odebrana w przyszłym roku, okolicach czerwca, więc też mam nadzieję, że oddamy jakże ważne tutaj urządzenie hydrotechniczne w przyszłym roku, jeszcze przed sezonem nawigacyjnym, tak żeby można było odkorkować tutaj ruch na jeziorach. Wiemy, że tutaj obok ta stara śluza Guzianka 1 jest najczęściej uczęszczaną śluzą w Polsce. To są naprawdę wiele tysięcy śluzowań podczas sezonu turystycznego, więc ta tutaj nowa śluza jest bardzo potrzebna. Więc jak Państwo widzicie, działamy bardzo sprawnie. Też dzięki tutaj pomocy moi pracownicy, szczególnie tutaj pana burmistrza z Rucianej Nida, mówią, że nam bardzo pomaga w tej inwestycji. Między innymi też dzięki niemu tak szybko udało się odebrać ten most. Więc szanowni Państwo, bardzo się cieszę. Chciałbym powiedzieć, że to jest, i Państwo doskonale o tym też wiecie, że to jest pierwsza tak duża inwestycja na Mazurach hydrotechniczna od wielu, można powiedzieć, kilkudziesięciu lat. Więc będzie to naprawdę pierwsza polska śluza na Mazurach, duża inwestycja, 35 milionów złotych, więc bardzo się cieszę, że tak szybko idzie, że udało nam się w ciągu, no można powiedzieć, pół roku odebrać i zbudować ten most.